I tak, drodzy Państwo, wracamy do rozmowy z panem Michałem Wojnarowiczem, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam ponownie. Witam. Przerwało nam w momencie, kiedy mówił pan o ewentualnym odwecie, o tym, jakie mogą być kolejne kroki Izraela. Tak. Premier Netanyahu zapowiedział odpowiedź, której Hamas do tej pory nigdy nie zaznał. To jest polityk, który do tej pory był jednak trochę, no, krygujący się, jeśli chodzi o jakieś poważniejsze operacje w Strefie Gazy. W 2014 roku tak naprawdę to jego współkoalicjanci i generalicja jakoś bardziej go zmusili do akceptacji operacji lądowej w Strefie Gazy. Niemniej wydaje się, że bez tego trudno wyobrazić sobie dalsze izraelskie kroki na dobrą sprawę. Pytanie, czy większa operacja Izraela w Strefie Gazy doprowadzi do eskalacji regionalnej, bo teraz Hezbollah miał wedle doniesień informować, że gdyby Izrael się na coś takiego, gdyby się czegoś takiego podjął, no to wtedy on, Hezbollah, włączy się do działań. No to by groziło już naprawdę pełnoskalową wojną Izraela z Strefą Gazy, z Libanem, i konsekwencje byłyby tego naprawdę bardzo, bardzo głębokie. No, Hezbollah to tak tutaj naprawdę strona libańska. A co na przykład z Irakiem, z Syrią? Czy tutaj Hamas może liczyć na jakieś wsparcie grup zbrojnych właśnie nie tylko z Libanu, ale też z tych kierunków? Z Syrii istnieje takie prawdopodobieństwo, chociaż wydaje mi się, że akurat ten front będzie trochę bardziej spokojniejszy. Oczywiście nad tą całą sytuacją widać czujne oko Iranu, tak, ponieważ taka eskalacja, takie straty dla Izraela i też na krótki moment pewnie wykolejenie tego procesu izraelsko-saudyjskiego, tak, dotyczącego nawiązania wzajemnych relacji, to wszystko idzie w współgra z interesami Iranu. Też widać, nie ma co ukrywać, po zastosowanych też metodach czy taktyce ze strony Hamasu, że to organizacja, która też wyciąga wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie, jakby całej tej, jakby tam tych metodach walki, które tam są właśnie stosowane. Także mimo tego bardzo jednak lokalnego kontekstu tej ostatniej eskalacji, widać pewne też echa regionalne, czy nawet szersze. Powiedzieliśmy, na jakich sojuszników może liczyć tutaj Hamas, Strefa Gazy, a co z Izraelem? To szczególnie w kontekście relacji izraelsko-amerykańskich. Czy mamy już jakieś deklaracje, jakąś chęć pomocy ze strony USA? Owszem, odbyła się już rozmowa premiera Netanyahu z prezydentem Bidenem, który zapewnił o wsparciu Izraela, także na tę chwilę wydaje się, że Izrael może liczyć na pełne wsparcie ze strony swojego amerykańskiego sojusznika, również ze strony europejskich stolic, w tym Warszawy, no, płyną wyrazy poparcia. Czy to się jakoś zmaterializuje w bardziej konkretną pomocą, na tę chwilę trudno spekulować. Zgaduję też, że jednak priorytetem dla większości z europejskich państw czy dla Ameryki będzie bezpieczeństwo ich obywateli. Nie można wykluczać, że będzie jakaś ewakuacja, tak, przynajmniej części z nich z Izraela, jeśli dojdzie faktycznie do pogłębienia eskalacji i do jakichś innych działań. Sympatia też, daje się, opinii publicznej, chociaż to jest takie, no, jednak górnolotne słowo, ale jednak wydaje się, że jest po stronie Izraela, no bo jak te obrazki ataków bojowników ze strony Hezbollahu na wsi, uprowadzenia Izraelczyków, kobiet, dzieci do Strefy Gazy, no to też trochę narracji o palestyńskim oporze będzie obciążać, tak, mimo całej jakby całego gravitas izraelsko-palestyńskiego konfliktu i tego, co się działo w ostatnich latach. A jednak, kiedy spojrzymy na to, co dzieje się w polskich mediach i na pewną taką też wojnę informacyjną, którą absolutnie prowadzi już obecnie strona arabska, no to nie da się ukryć, że sporo też pojawia się takich komentarzy, że w pewien sposób poprzez długoletnie procesy Izrael zasłużył sobie na to, co dzisiaj się dzieje, że Strefa Gazy, jednak 2,5 miliona ludzi stłoczonych, to jest jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie, ale też i prawa człowieka były tam łamane. Mieliśmy duże raporty, m.in. Amnesty International, dotyczące łamania praw człowieka, praw humanitarnych, i gdzieś tutaj te komentarze, bo sama z ciekawości po prostu przeszperałam internet, także social media, one są w dużej mierze, no, propalestyńskie. Oczywiście, nie ma co ukrywać, no,
obecna sytuacja jest klęską izraelskiej polityki, polityki, która zakładała zarządzanie konfliktem, tak, że strefę Gazy można odizolować, że przy pomocy różnych kontaktów z, nie wiem, katarskim rządem czy z innymi arabskimi rządami jakoś dotować to miejsce, że zachodni brzeg poprzez kooperację z władzami z Fatahu, z wsparciem jakimś finansowym też można w miarę odizolować i że tego konfliktu pewnie trzeba rozwiązywać i że status quo korzystny obecny dla Izraela można tak naprawdę zachować w nieskończoność. No ta sytuacja pokazuje, że tak nie jest. Tak naprawdę ostatnie miesiące na zachodnim brzegu i pokazują, że ta sytuacja jednak jest nie do utrzymania, tak, że mimo, że te koszty izraelskiej kontroli nad zachodnim brzegiem, nad Strefą Gazy, no będą coraz większe tak naprawdę, że palestyńskich dążeń niepodległościowych, czy to realizowanych po prostu agresją, czy terroryzmem ze strony Hamasu, tak, czy metodami politycznymi bardziej powszechnymi na zachodnim brzegu, no nie da się jakoś stłamsić i być może to jest bardzo taka daleko idąca spekulacja, że jednak no, te wydarzenia będą jakimś impulsem do jakiejś nowej inicjatywy w kontekście izraelsko-palestyńskiego konfliktu, ale tak jak mówię, no to wszystko zależy tak naprawdę od stron zaangażowanych, od tego, jaka będzie ich pozycja polityczna. Na tę chwilę jednak wydaje się, że sytuacja jest na tyle dynamiczna, po prostu dotycząca tego, co się dzieje z godziny na godzinę, żeby snuć aż no, tak daleko idące wnioski, ale faktycznie wydaje się, że dzisiejszy dzień, dzisiejsza data będzie no, mocno wybita w historii Izraela. Bo to też faktycznie największa eskalacja w tym regionie, największy taki atak na Izrael w ostatnich latach. Jak będzie, oczywiście czas pokaże, na pewno będziemy relacjonować także słuchaczom Radia Wnet dalszy rozwój sytuacji. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Pan Michał Wojnarowicz, analityk Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pani redaktor. Drodzy Państwo, spoglądam na zegarek, mamy godzinę 18.28, no to w takim razie wracamy już na krakowskie przedmieście, na Plac Zamkowy. Teraz jest czas dla realizatora, więc to na pewno oznacza sporo dobrej muzyki. Ja w takim razie także zostaję, słucham Radia Wnet, zamieniam się w słuchi. Do usłyszenia już w poniedziałek.